So I've been my life. Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek, miło mi was gościć w kolejnym i najprawdopodobniej już ostatnim odcinku oczywiście z gry Harry Potter i lata 1-4, jeżeli dobrze pamiętam, a raczej na pewno. Słuchajcie, ja już teraz zapraszam was do wzięcia udziału w ankiecie, którą macie w opisie do filmu. Tam możecie głosować na następną grę, którą będziemy tutaj robić. I słuchajcie, w dniu dzisiejszym najprawdopodobniej skończymy sobie w końcu Harry'ego. Został nam jeden rozdział, tylko że wydaje mi się, że on będzie chyba troszeczkę dłuższy, bo... No, nie jestem w 100% pewny, ale wydaje mi się, że to chyba będzie ostatnie już zadanie turnieju trójmagicznego. Także zaraz sobie tutaj, słuchajcie, zobaczymy, jak to będzie trybić. Gdzie my mamy iść w ogóle? Duchu, huchu, pokaż mi, gdzie mam iść. Aha, okej. Okay. Dobra, mamy już na szczęście redukto, więc jest dosyć duży plus. Mamy też właściwie... Już większość rzeczy będziemy mieli odblokowaną, myślę, że po końcóweczce. Także, czekajcie, co tu się robiło? Aha. Także, moi drodzy. myślę, że w weekend, albo może nawet jeszcze dzisiaj, no, co prawda czasowo to tak troszeczkę wam powiedziałem, wiecie jak. Zaraz, poczekajcie, bo tutaj trzeba te chochliki pieprzone zdjąć. Nie w Hermione. No fuck! Możecie się posunąć, głąby? Może weźmy Hermionę, może ona coś... Okej, nie mam pytań. Dobra, mam nadzieję, że jakoś to zatrybi. Słuchajcie, wracając, będziemy robić sobie live'y. Jeżeli będą jakiekolwiek zapowiedzi live'ów, to... to one będą, ale durnie sformułowane to, co mówię. Live'y z Harry'ego Pottera będą, o, może w ten sposób to powiedzmy, chyba będzie nieco prościej i łatwiej. Dobra, my słuchajcie i tak, albo wiecie co, czekajcie, może zobaczmy co jest tutaj. Tu jest uczeń w opałach. Całkiem spoko, ale wydaje mi się, że chyba tylko on tutaj był, nikogo więcej chyba nie mieliśmy. O, to jakiś psiak, ale nic nie zrobimy. Dobra, idźmy do Dumbledora. W sumie nas jeszcze w gabinecie Dumbledora nie było, ale właśnie tak jak mówię. Tutaj mamy ostatnie zadanie. I słuchajcie, ktoś z was napisał mi w komentarzu... nie pamiętam kto, ale pisaliście o tym, żebym nie zabijał dementorów walcząc z... Dementorów, Boże, śmierciożerców walcząc z z Voldemortem. Nie wiem, czy mi się to uda. Ja bym wolał to, że tak powiem, skończyć na raz w tym odcinku. Bo słuchajcie, my i tak będziemy powtarzać całego Harry'ego na live'ach, plus archiwa live'ów będą jak najbardziej na YouTubie. Więc wiecie, chciałbym to wszystko jakoś ładnie tutaj sobie po prostu poogarniać, tak? Żeby to miało ręce jakieś i nogi. Dobra, poczekajcie, to trzeba na pewno zniszczyć. Tutaj już ma nam stanąć puchar? No nie, chyba nie. Tu będzie jakieś coś. Słuchajcie, sorry, że ja tak jakoś dziwnie dzisiaj mówię, ale po prostu nadal mnie choroba, że tak powiem, ściska. I wiecie, jak to bywa. Dobra, czy my możemy tutaj... Aha, okej, okay, dobra, tu. Aha, a tu. No dobra, czyli to nie jest takie hop do przodu. Coś z tym trzeba zrobić. A! Aha. Czyli to takie, na takiej zasadzie działa, dobra. To ja już tutaj czaję. Dobra, czekajcie, pozniszczmy te wszystkie chochliki pierdzielone. Dobra, jeszcze jeden nam został. Czyli tutaj zbroja pokazuje nam drogę, jaką powinniśmy przejść, żeby dostać się dalej. W porządku. Ja tutaj, słuchajcie, też patrzę od razu, czy nie ma gdzieś jakiegoś jeszcze jednego tego kwiatka, którego my tutaj, że tak powiem, stawiamy. Bo to nam się przyda. Dobra, jak mam iść teraz? Tu. Tu. I tu.
Okej, okay. No dobra, jesteśmy dalej. Tutaj już widzę, że na dzień dobry musimy użyć Lumos. Dobra, przerzucamy się od razu na Alohomora. O, Alohomora, Wingardium Leviosa oczywiście. Słuchajcie, ja naprawdę dzisiaj jakoś tak nie ogarniam, naprawdę nie ogarniam. Wybaczcie mi, po prostu nie ogarniam, naprawdę. To jest aż po prostu dziwne. To poczekajcie chwileczkę, dostałem SMS-a, a to jest dosyć ważne, więc za chwileczkę do was wrócę. Okej, dobra moi drodzy, słuchajcie, już jestem, wszystko jest cacy. No i co, idziemy w takim razie dalej. Tutaj i pewnie tutaj. No dobra, to było jako tego do przewidzenia, więc jest całkiem spoko. Teoretycznie niepotrzebnie niż... Aha. Dobra, tutaj już widzę, że za to coś nie przejdziemy. Tutaj potrzebujemy użycia czarnej magii. Także niezbyt miło. O, kto to był? Chyba Krum. O, tu mieliśmy kwiat. What the fuck, Dementor? Czekajcie. Nie, mnie się tu nigdy nie znudzi, naprawdę. O, odblokowaliśmy Fleur de la Queer, czy jakoś tak. Przejdę. No dobra, jest Krumik. On miał Wiktor Krum, tak? Dobrze pamiętam? Chyba tak. Spieprzaj. Okej, dobra, czyli tutaj mamy, po pierwsze mamy kwiaty do ogarniania, a po drugie jeszcze musimy te, wiecie co, ogarnąć. O, jest Krum, teraz Enter. O, do widzenia. No, czemu to mi nie trybi? Będą tu jeszcze jakieś te sidła? Chyba nie. No dobra. Okej, tutaj chyba żadnego sidła diabel... O, czekajcie, bo mamy kwiatka. Mamy chochlika, widzę, więc sobie go od razu unieszkodliwimy. I coś on nam wypuścił, tylko... Aha, dobra, to będzie, widzę, jakaś rzecz do użycia. To możemy już w sumie sobie tutaj wziąć. Aha, i to stawiamy po prostu tutaj, okej. Dobra, ale jeszcze zanim... Patrzcie, tu mamy ukrytego tego, kurczę. Jak tam wejść? A, ja już czaję. Tam musimy się jakoś przekopać. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale moja postać zbiera klocki przez ścianę. No, a, tu mamy jakieś przejście tajemne. Ale chyba, że... Chociaż nie, to chyba nam tylko punkty dawało. To nam nic tutaj nie zmienia. No dobra. Okej, okay, dobra. Może idźmy po prostu dalej, nie przedłużajmy. Dobra, tutaj nie było żadnego kwiatu. O, czekajcie. Wypierdzielać. 4 na 5. Dobra, czyli zostały nam jeszcze jeden do ogarnięcia. Co? Dobra, tu mamy kwiatka. Jeszcze jeden nam został, żeby ładnie tutaj wszystko ogarnąć. Tu mamy jakiegoś Sfinksa. Nie za bardzo wiem, czy Sfinks w jakikolwiek sposób był w... Chociaż coś tam było. W książce chyba było coś o Sfinksie. Dobra. 5 na 5. I został nam jeszcze kwiatek do ogarnięcia. No tutaj widzę, że nic niestety nie zdziałamy, ale wiecie co, wydaje mi się, że to przejście, które mamy tutaj, jest przejściem do... Wiecie czego? Właśnie do tamtego miejsca, gdzie... O proszę, odblokowaliśmy Cedrika sobie przy okazji. Tu jest uczeń w opałach. Coś mu... Czy ja go walnąłem tym od dement... Aha, dobra, nie, walnęliśmy go po prostu Lumosem, okej. Teraz tak, poproszę to i co ja mam z tym zrobić? Aha, coś mi tu wypada. What? Co to jest? Do czego mi to posłuży? Aha, dobra, wiecie co? Ja już czaję, po co to jest. To jest chyba do skoków. To jest ewidentnie do skoków, ale korci mnie bardzo ten Sfinks, nie wiem co z nim trzeba zrobić. A, patrzcie, Sfinks, pająk plus Sfinks równa się uciekający. Czy my tutaj będziemy mogli mieć postać, która w jakikolwiek sposób posiada pająki?
A czekajcie, a Cedric czasem nie ma jakiegoś... A zaraz, a gdybyśmy użyli transmutacji... Aha, czy transmutacja to tylko wrzabę. No dobra, trudno. To nie wiem, nie wiem jak to ogarniemy z tymi pająkami, szczerze powiedziawszy. Dobra, przeskakuję. No tak, oczywiście, jak zwykle, hop. Dobra. Teraz. Dobra, znowu widzę, mamy chochlika. A to nie jest chochlik. I to po to nam będzie. To jest mucha, przyjedzie pająk. Właśnie tak. What the fuck z tym? Aha, dobra, i ten pająk rozumiem, że będzie tą muchę gonił, tak? Tak to rozwiązali. No dobra. Wiecie co, szczerze powiedziawszy, już myślałem, że będziemy mieli jakąś postać, prawda, która, wiecie co nam zrobi, którą będziemy mogli po prostu, nie wiem, trzymać czy hodować pająki, tak? A tu niespodziankę, proszę. Dobra, mucha na ten i Sfinks powinien nam ładnie uciec. Oczywiście. No i świetnie. Poszło nam całkiem spoko i mamy puchar. Teraz będziemy się przenosić na cmentarz. Naprawdę, z tym wózkiem. Czy on właśnie Voldemorta wrzucił? Co? A nie, to była... A, to były prochy ojca. Był prochy ojca. Ucha, ha, ha. Ej, ale szczerze, Voldemorta skrzywdzili tutaj. Paskudnie wygląda. Znaczy, on zawsze wyglądał paskudnie, ale... Tak jakoś mega, mega dziwnie wygląda jako Voldemort. Dobra, co my tu mamy zrobić? Ja miałem nie pokonywać tych śmierciożerców, ktoś tam pisał. Ale może być z tym trudno. Oni mnie będą mocno bić. Cholera. What the fuck? Dobra. Czyli to w ten sposób działa. Okej. Czaję. Kurde, nie mogę podnieść tego... Kurde. Dobra, bo my, słuchajcie, my i tak nie tracimy punktów, a ja bym chciał... Ja nie będę ich zabijać, tak jak mi ktoś napisał. Jeżeli to będzie prawda, to powinniśmy dostać kolejną część po prostu. O, właśnie chyba go uderzyłem, no i chyba źle zrobiłem. No, wyjdź po ten herb. Nasz frajerze, spieprzej. No słuchajcie, my sobie tu poczekamy, pozbieramy... O, no dobra, właśnie go uderzyłem. No. No już powinno być po Voldemorcie w takim razie. Szczerze powiedziawszy, trochę za proste to. Ale dziwię się też, czemu Cedric jeszcze żyje. Aha, dobra, teraz oberwał. O! Tak trochę się rozleciał, że tak powiem. Masakra. Ten jeszcze instrukcję daje. Nie no, paranoja. Nie, słuchajcie, no masakra jakaś. Daje mu instrukcję, jak złożyć Cedrica, nie? Lego. Czekaj, czy będzie skrzynia w skrzyni. Nie było skrzyni w skrzyni. No dobra, poziom ukończony. Szczerze powiedziawszy, myślałem, że będzie troszeczkę trudniejszy. A tu się okazuje, że on wcale taki trudny nie był. Ciekawe dosyć. Monetek to troszeczkę mamy, więc jest całkiem spoko. Ale powiem wam szczerze, że kurczę, strasznie prosty ten poziom był. Naprawdę, jak w porównaniu do innych, i krótki przede wszystkim, bo słuchajcie, w porównaniu do innych poziomów, to... Okej. To ten wydał mi się taki chyba najkrótszy, cholera.
najprostsze. No, no co to było? Idziemy w linii prostej, później tylko parę uderzeń Voldemorta. Ta walka też jakaś taka niewymagająca. No ale cóż no, nie mamy na to wpływu. Dobra, to słuchajcie, jeszcze zanim tutaj nie ma żadnych napisów i innych ważniejszych filmików, ja już teraz zapraszam was na streamy z powtarzania LEGO. Będziemy sobie, postaramy się zmaksować je w 100%, tak jak to zrobiłem w przypadku LEGO Piratów. Było fajnie, ci co byli zapewne wiedzą. Jak widzicie, mamy 45%. Trochę mało, nie ukrywam, że troszeczkę mało. Ale do powtarzania mamy naprawdę dużo, bo mamy właściwie wszystkie lata musimy powtórzyć. Więc jest jak jest. Więc tutaj na mojego hitboxa was zapraszam już do followowania. Linka macie oczywiście w opisie do filmu. Tam możecie się już zaopatrzyć w followersa. No i oczywiście wszelkie informacje o live'ach będę wam wrzucać na Face'a i jak najbardziej inne social media, więc bez problemu. Słuchajcie, teraz jeszcze zanim sobie skończymy, zobaczymy co tutaj możemy sobie pokupować. Mogę to pokupować. Dobra, to czekajcie, to sobie kupimy kurna właściwie wszystko to, co mogę. Bo hajsu to my i tak mam jak lodu, więc tak na dobrą sprawę to tu mi nic nie zmieni. Co prawda to są właściwie stroje, kurcze. Ale kupmy wszystko, co możemy, co się tam będziemy. Skrzywdzona Hermiona Granger. Tutaj wiecie co, nie podoba mi się tak, to znika dziwnie, bo... O, Pani Pins, czyli Pani Pins to chyba była bibliotekarka, tak? Czy na odwrót? Ktoś mi tam pisał, pamiętam, pod ostatnim filmem. Neville Longbottom, Easy Peasy, George Quidditch, Oliver Wood. Patrzcie, ta kasa w ogóle na mnie spada, nie? Co to? Aha, Parvatil. Lee Jordan. Chłopiec z Gryffindoru. Jak to pięknie brzmi. Chłopiec z Gryffindoru, dziewczyna z Gryffindoru. No można i tak. Palma Patil. Chłopiec z Ravenclaw. Cedric Diggory. No tego Cedrica to dzisiaj żeśmy dokoksili. Aż dwa te, powiedzmy. Chociaż nie odblokowaliśmy mu dwóch. Ale to nieważne. Postaci jest naprawdę tutaj sporo. Igor... O, Karkarowa odblokowaliśmy. No, powiem wam szczerze, że nawet nie mam zielonego pojęcia gdzie i w którym miejscu, ale skoro jest, to ja nie mam nic, ja nie mam zastrzeżeń. Dobra, chłopiec, dziewczynka zapewne będzie, standardowo, podejrzany czarodziej, Fleur, zadanie z jeziorne, Fleur, labiryntu, Krumrekin. Co my tu jeszcze mamy? Boże, jest dużo tego. Vernon, a tu już chyba będzie końcówka. Pani Mason. Pani Mason to chyba była ta. No, ta sąsiadka, tak? Ojej, mnie pamięć moja nie myli, ale chyba mnie myli niestety. Dobra, weźmy sobie jeszcze po złote klocki, bo złote klocki też możemy sobie pokupować. Stać nas na nie jak najbardziej. One nie są jakieś naprawdę, chociaż tutaj jak widzicie 600 tysięcy, no ale co to jest, no my wchodzimy właściwie na jeden poziom i zdobywamy od razu milion, tak, więc to się wiecie w ogóle mija z celem. Dobra, mamy wykupione wszystkie 12 złotych klocków, które są dostępne. Tutaj na górze mamy złote, znaczy te czerwone, ale wszystkie i tak mamy wykupione, więc teraz jest jeszcze tylko kwestia tego, żebyśmy je sobie po prostu wszystkie pozbierali z map i tak dalej, ale tak jak mówię, to zrobimy sobie jak najbardziej na live'ach. No i tutaj mamy zaklęcia, które możemy sobie kupić. Tu na górze są kody. Kodów to ja nie chcę. Slugulus Erukto. Okej. Okay. Multicorphors? What the fuck is that? Ale one mi się podmieniają i rozumiem, że co? Poczekajcie, wyjdźmy. Ja muszę coś zobaczyć. Aha, czyli tu w zależności czym walnę. Tak to zrobili. Hermione chce uderzyć. A, czyli to jest po prostu przebieranka, tak? A to jest zjedz ślimaki bodajże. Okej.
Rictus Sempra, Entomorphis, Tarantaregla jest spoko całkiem. Nie, no słuchajcie, jest tego naprawdę dużo. Te zaklęcia są w sumie dosyć tanie. No kupimy sobie na pewno je wszystkie, bo one nam się przydają. Akcjo w sumie to tak szczerze powiedziawszy troszeczkę lipa. Ja na początku, słuchajcie, myślałem, że to akcjo będzie działać w ten sposób, że wiecie, my sobie po prostu zdobędziemy tak możliwość zaklęciowego przywoływania do siebie monet. No niestety tak to nie działało, szkoda. Zaklęcie potknięcia. No zaraz Hermiona będzie naszą testerką. Widzę, że tutaj wszystkie te zaklęcia idą na górę. Ale sporo ich jest. Naprawdę dużo. Rictus Sempra. A Rictus Sempra nie mieliśmy odblokowanym? Nie, to chyba nie była Rictus Sempra. Ale kurczę, powiem wam szczerze, że tych zaklęć trochę tutaj jest. I swoją drogą zaraz zobaczymy jeszcze ile mamy procent po wykupieniu tych wszystkich rzeczy, ale myślę, że coś koło 50% chyba uda nam się osiągnąć. Także sobie zobaczymy. Locomotor Mortis. Co mamy dalej? Redactum Sculus? Aha, czyli to jest, rozumiem, zaklęcie małej głowy, czyli jak strzelimy w Hermionę, to będzie miała małą głowę. No szkoda tylko, że jej rozumu nie wypali. Ej, nie, wiecie co, tego jest za dużo, nie wiem. Chociaż w sumie mało nam... O, Flipendo! Flipendo, nie wiem czy pamiętacie, to było właściwie pierwsze zaklęcie, które zdobywało się w tym, w pierwszej części Harry'ego. Kamień filozoficzny na peceta. Było Flipendo, potem była Wingardium Leviosa. Co tam jeszcze było? Lumos, z tego co pamiętam. I to chyba było tylko... A! Jeszcze coś było. Jeszcze Rictus Sempra? To takie na te Incendio. O, Incendio. To cztery były chyba zaklęcia, żeby pomyśleć nie myli. I powiem wam szczerze, że ja bardzo żałuję, że wszystkie pozostałe części, jakie oprócz dwójki, bo dwójka też jeszcze miała tą taką formę Harry'ego właśnie jedynki. Bardzo żałuję, że następne części nie były w tym samym stylu, bo one już się po prostu spierdzieliły. Tyle powiem. No ale nie wnikajmy. Dobra, zostało nam ostatnie. Swoją drogą zastanawiam się, czy nie wrócić może jednak do tego Harry'ego Pottera, takiego tego zwyczajnego na PC. Tam zaczęliśmy Zakon Feniksa, ale może dam mu drugą szansę. No nie wiem, zobaczymy. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, to by było właściwie chyba tyle. No i te zaklęcia, które będą mi tutaj... Co to jest to? A, moment. Okej. To jest kostkę lodu. Całkiem fajne, podoba mi się to. Jeszcze sobie zobaczymy postaci, jak tutaj to będzie wyglądało, bo słuchajcie, tutaj niestety zmiana form jest strasznie tragiczna. Tutaj, żeby zmienić sobie postaci, musimy wypić eliksir wielosokowy, niestety. I to boli bardzo. Ej, dlaczego mi to tak mryga? Ja nie chcę, żeby mi to tak mrygało. No, czekajcie, zmienimy się. To był chyba ten dziwny pirat. Czy pirat? A to jest krwawy baron. Nice. Możemy kogoś wystraszyć? O, możemy mrozić! Ale jaja. Wystraszmy tego, Quirala. O, biedaczysk. Ale fajne, całkiem spoko. Malfoy. Ja biedny. Jaki jest biedny. Wszyscy się na... Uła, przepraszam, odbiło się. To było nie fair. Dobra, słuchajcie, wykupując te wszystkie rzeczy zdobyliśmy 52,6%, więc jest to całkiem spoko. Wydaliśmy chyba coś około 10 milionów punktów kasy. Ale myślę, że w bardzo prosty sposób to sobie oczywiście wszystko jak najbardziej wyklarujemy na spokojnie. Co my... Aha, mamy powrót do Hogwartu, ale wydaje mi się, że powrót do Hogwartu to chyba będzie... Tak, to będzie na zasadzie takiej, że możemy sobie robić co tylko chcemy, jak chcemy, kiedy chcemy. Więc możemy tak na dobrą sprawę całusieńki Hogwart sobie na nowo zwiedzić, poogarniać wszystkie rzeczy, które gdzieś tam nam brakują, gdzieś tam je zostawiliśmy. Tylko niestety nie wiem, czy ile w Hogwarcie jest takich normalnych rzeczy ukrytych, ale myślę, że jak zobaczymy, że będziemy robić to na live'ach, to myślę, że będziemy sobie to wszystko powolutku jakoś ogarnąć. O, tej skrzyneczki wcześniej nie zniszczyliśmy.
Także to wszystko słuchajcie jak najbardziej na spokojnie. Także cóż, no, ja myślę, że już oceniłem Lego Harry'ego Pottera w przypadku, znaczy Lego ogólnie, w przypadku zakończenia serii z Piratów z Karaibów. Fajnie, przyjemnie, czasem trudno, czasem miałem małe jakieś tam problemy, ale to były te początkowe, gdzie jeszcze nie wiedziałem co i jak. Wyłączył się głos. Albo mi się słuchawki odłączyły. Nie wiem teraz co się stało, ale słyszę ciszę. No nieważne. W każdym razie, moi drodzy, ja wam na dzisiaj wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli odcinek i seria wam się podobała, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Wpadnijcie również na mojego hitboxa. Możecie go followować i mailowo powiadomi was o live'ie. Jeżeli nie, to Facebook albo YouTube dostaniecie jakąś zapowiedź. Ewentualnie archiwa live'a na YouTubie, bo na pewno wam je wrzucę. No i co? Myślę, że naprawdę nie będziemy przedłużać. Linki do ankiety macie oczywiście na dole, także ja na dzisiaj wam wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli się podobało, łapka w górę i zasubskrybujcie kanał. Wpadnijcie na Facebooka, Instagrama, Twittera, mój profil do gry.pl i wszystkie inne social media. Linki macie oczywiście w opisie do filmu. Ja wam za tą serię bardzo serdecznie dziękuję i co? Widzimy się w kolejnej serii LEGO nowej, która będzie najprawdopodobniej albo w poniedziałek, albo w przyszły czwartek. To jeszcze zobaczymy, jak będę tutaj stał z czasem. I cóż, trzymajcie się, cześć, pa, pa.